Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie w nowym dniu. Jeszcze chwilę Wam tu poszumię, bo chciałam sobie zaparzyć pokrzywę. Tą taką mega dobrą, z wiśnią. Poszukam jak to szybko. Bolesław sobie zaparzymy. I muszę sobie standardowo, jak codziennie, machnąć jajka. Powiem Wam tak, straszyli deszczem i może on i później będzie, ale na razie świeci słoneczko i nie ma tragedii, więc matka zapina ruchy. O no, znowu mi się to jajko zapętło walnęło. Te kury zwariowały, normalnie produkują jakieś niestabilne skorupki, ale to nic, dziewczyny. Panie i panowie, dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio. Ja się bardzo cieszę z tego tytułu, przysięgam. Chociaż niewiele to zmienia. Poruszyłam sobie patelnią i mi się jajka normalnie tutaj ruszyły. Na patelni mi się jajka ruszyły. Pomieszało się, ale to nic. Piątek, piąteczek, piątunio. Ja się mega cieszę z tego tytułu, że to już wolne. Chociaż wiecie co, teraz na weekend idziemy na imprezę, więc szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy nie będzie jakiś dzień bez vloga, ale przeżyjecie, co? Chociaż no ja postaram się zrobić wszystko, żeby jednak te vlogi były. Wiem, piszecie mi, że zaczynacie dzień z nami, że czekacie na te filmy, więc postaram się Was oczywiście nie zawieść, ale gdyby jednak, to jakby kto pytał, o co to po prostu tu mam dzień, ponieważ tu mam słońce, tu mam dzień, to znaczy się, że matka baluje. Ale to tak wiecie, bardzo delikatnie matka baluje. Chciałam zobaczyć, ile jest stopni teraz, ale nie mogę znaleźć. 15? Prawie 16? Coś mi to jakieś podejrzane, powiem Wam szczerze. Żeby to aż tak ciepło było? Dobrze, niech będzie. Słuchajcie, niech będzie jeszcze ciepło, bo ja Wam powiem, że to wszystko to wszystko bardzo potrzebuje pogody. Naprawdę, czekajcie, zmniejszę te jajka. Zaraz będzie tragedia jajeczna. Jak mi się tu spalą. No i tak, dzisiaj zamierzam zrobić właśnie ten ryżyk. Ale co, jak z czym będzie, to nie wiem. Wprawdzie nie muszę dzisiaj robić żadnych zakupów. Na szczęście. No ale nie wiem, czy nie będę musiała tam po jakieś drobnostki wpaść do sklepu, więc to też zobaczymy. No a tak, dziewczyny, co? Jezu, co te jajka tak pryskają? Przecież ja tu prawie tłuszczu nie dałam. Normalnie jakieś zgryźliwe te jajka. No ale my się nie damy. No i tu. Wiecie co, żeby mi się jajko na patelni nie chciało odkleić? Albo takie jajko, albo taka patelnia. Ale powiem Wam, że ta patelnia jest mega, mi się w życiu na niej nic nie przyklejało. Wykończyłam kolejną. No to wygląda, że matka wykończyła kolejną patelnię. Także, moi drodzy, patelnie koniecznie potrzebne, niezbędne, bo ostatnio nie mam szczęścia, chociaż ta jest dobra, coś musiało mi tu nie pyknąć jednorazowo, ale te patelnie z Gerlacha, które kupiłam, i to trzy, to ja Wam powiem, że to jest dopiero kit hitów. Jedyne, co w nich jest dobre, że w nich można piec w piekarniku, wiecie, można wsadzić normalnie, wyciągnąć,
To jest jedyna zaleta tych patelni, ale Gerlach, co się z wami stało, to przysięgam, nie wiem, ja bym się wstydziła wydać taki produkt, przysięgam. Normalnie bym się wstydziła, idę robić bułki. I wracam do was za chwilę. Dobra, dziewczyny, ja już po pracy. Coś nam się tu zaczyna chmurać, ale udało się popracować. Więc z przyjemnością realizuję swój niecny plan na ten ryż z jabłkami. Tu już mam zrobiony ryż. Tu jest dosłownie resztka zupy z dyni, bo musiałam sobie Lidlomixa opróżnić, żeby mieć w czym jabłka zrobić. Tu mam masło rozpuszczone z cukrem pudrem i z ksylitolem. Ja to masło sobie tutaj teraz do tego ryżu dodam. Dziewczyny, niskokaloryczne to na pewno nie będzie. Chociaż, no nie, nie będzie, nie oszukujmy się. Ale tak sobie tutaj wymieszam, niech to jeszcze cieplutkie wszystko, wiecie, fajnie się wymiesza z ryżykiem, tą wanilią, to już tak pachnie. Jeszcze jak do tego dojdzie cynamon, to dziewczyny, jak ja, bo ja osobiście ze samym ryżem autentycznie nie przypadam. Boże, a wy się tutaj tak kotujecie, żeby tylko bliżej matki i ryżyku być, dziewczynki. Mega dobry jest już sam ten ryż, naprawdę. To jeszcze przykryję. No beskidu, naprawdę jest dobry. Myślałam, że mam włosy. Teraz przy pomocy mojego urządzenia, które większość z was już na pewno zna, ale jeżeli ktoś z was jeszcze nie zna, zrobię sobie jabłkę. Tylko teraz powinnam wziąć dechę, nie? Pewnie, że powinnam wziąć dechę, ale z tymi moimi pieszami to trochę... Boże, Matuniu, przepraszam. To trochę utrudnione jest. No i tak. I natychmiast mamy ćwiarteczki jabłek. To jest w ogóle mistrzostwo świata. Ja wam powiem, że to urządzenie tak przyspiesza. Widzicie, jakie ogryski? Równiutkie dla Alwina? Ha, kto tak potrafi? Dużo od razu, żeby było na bieżąco. Tosia, co ty tak płaczesz? A ty chcesz wyjść już, kochana. Tak mi pięknie pachnie w całej chacie. Bo testuję ten nowy płyn do płukania. Ten koncentrat niebieski, co wam pokazywałam ostatnio. Normalnie pachnie sztos. I teraz te jabłka. Ja sobie rozdrobnię w Lidlomixie. I dziewczyny, podsmażę je. Czekajcie, bo ja tak nie potrafię. Muszę sobie wziąć jakąś miseczkę. No te śmieciuchy, bo zaraz sobie tutaj narobię takiego bajzlu, że mój ty panie, jeszcze ktoś do mnie dzwoni. Musi chwilę poczekać, zaraz oddzwonię. Proszę państwa. I tak sobie pomyślałam, że w ogóle całą tą górę... Czy zamiast marnować ostatnie tygodnie? Coś mi się tu włączyło w telefonie. Tak sobie pomyślałam, że górę jeszcze, wiecie co,
trochę wysypię migdałami. Jak to pójdzie do piekarnika, to sobie będzie takie z migdałami. Może to wyjść, powiem wam, całkiem. Ale tak jak mi to pisałyście niektóre, że nie lubicie ryżu. Czyli co, ja nie wiem, co mi się porobi. Ja kiedyś też bym na coś takiego w życiu nie zwróciła uwagi. To chyba oznacza, że się starzeje, wiecie. Jak już mam ochotę na babcinę desery, albo babcinę takie na słodkie, gdzie ja, wiecie, jestem ostatnia, jeżeli chodzi o słodkie, ale robię coś takiego, bo pisałyście, żeby może szarlotkę na ciepło zrobić. Pewnie, że dziewczyn, to by było najlepsze. Ale jak ja bym zrobiła szarlotkę na ciepło, patrzcie, jakie jabłko całe zepsute. No. Jak ja bym zrobiła szarlotkę na ciepło, to wiecie, w czym jest problem? Że ja bym tą szarlotkę w większości zjadła. Bo ja bardzo lubię, a u mnie w domu tak nie przypadają. Wolą sernik, murzynka, o takie o ciasta. Natomiast ja szarlotkę uwielbiam. I mogłoby to się tak skończyć, że... A ty też chcesz jabłuszko? Już, proszę. Masz, ty lubisz. Matunia, chcesz jabłuszko? No weź, pro Boże. Mati jak za karę mówi, matko. Kiembasy daj, a nie... Tu mnie jabłuszkami będziesz obdzielać. Dobra, dziewczyny, ja sobie zrobię te jabłka i wrócę do was za chwilę, bo nie ma co tu pokazywać, jak matka jabłka ubiera, nie? Nie obieram tego jakoś specjalnie cienko, bo tu ma kto zjeść te obierki, więc takie buty. Mam, dziewczyny, jabłka z cynamonem, przesmażam. Te jabłka oczywiście pójdą na wierzch, ale wiecie co? Mam orzechy w miodzie i ja je tutaj dodam zamiast zwykłego cukru. Także jak ktoś na diecie, moi drodzy, Jezu, a tu są różne orzechy. Matko, dobrze, że ja tego nie wyczaiłam wcześniej, że ja to mam. Znaczy, nie wyczaiłam, że... Dobrze, że zapomniałam, że to mam. Bo to wygląda mega pysznie. Patrzcie. Wszystkie orzechy różne, i włoskie, i laskowe w miodziku. Ja sobie to tutaj dodam do tych smażonych jabłek. Właśnie po to, wiecie, żeby... Oczywiście nie cały słoiczek, ale pół dam, bo to takie maleństwo. No, powiem wam, że to już tak zacnie pachnie, że już tak zwany jęzor ucieka tam, gdzie nie powinien. Ale mnie kurciło, żeby tam zagrzebać w tym słoiku, ale nie. Będę twarda. Mam jeszcze to troszeczkę do słodzek ksylitolem. Zaraz trzeba zlew uporządkować, bo już mi się nazbierała. Wiecie, że ja tak nie cierpię, bardzo lubię od ręki sobie to wszystko sprzątać. Wiecie, że jak używacie ksylitolu w kuchni, to musicie go dać co najmniej dwa razy tyle, co zwykłego cukru, bo on jest zdecydowanie mniej słodki, więc można osiągnąć ten efekt niskokalorycznej słodyczy, ale trzeba tego walić jednak mimo wszystko zdecydowanie więcej. Dobra, ja przesmażam jabłka, chowam rzeczy do zmywarki i
Lecimy dalej z tym koksem. Dobra, dziewczyny, lecimy z koksem. Ja mam tutaj naczynie żaroodporne, ale wykładam sobie je papierem do pieczenia. Zrobię sobie na te mokry, żeby się tu lepiej trzymał, zapomniałam. Bo nie chce mi się potem, wiecie co, Boże Julek. Ale przecież to nic włoskiego matka nie gotuje, to ja nie wiem, po co ty tu przyszedłaś. To jabłka z ryżykiem. Dobra. I teraz tak, dziewczyny. Tu jest ten ryż. Nie wiem, czy trochę nie przegięłam, bo to tak, wiecie, wszystko na oko. Ale miejmy nadzieję, że będzie akurat. Ale to wszystko już tak pachnie. Że ja wam powiem szczerze, że to naprawdę jest duża szansa. O, ryżu, wracaj. Please, nie wlatuj mi za papier, bo będę cię musiała szukać. Tak. Mam nadzieję, dziewczyny, że to będzie warte tego zachodu. Bo zajęło to dokładnie tyle samo czasu, co zajęłoby mi ciasto. Więc... mam nadzieję, że jednak... Ojej, ale się kupię. Przepraszam. Nie chciałam. Jakiś ten ryż jest dzisiaj naprawdę uciekający. Ale powiem wam, że naprawdę, nie chwaląc się, ale udało mi się go tak idealnie zrobić. Jest tak cudownie waniliowy. Słuchajcie, słuchajcie, bo długo już nie usłyszycie takich rzeczy. Bo ja to wiecie. Ja to takie rzeczy tylko w tych dniach, coś jest dla mnie cudownie waniliowe. Potem będę zachwalać ogórki kiszone. Także proszę, proszę, proszę Państwa. Teraz wszystkie te jabłka z orzechami, z miodem lecą tutaj. Tam wiecie co, podsmażyłam, ale one mi zostały, więc użyję je teraz jeszcze do tego. Na 180 stopni do piekarnika i sprawdzamy na jak długo, bo nie wiem. Powiem wam szczerze, że I don't know. Zapieczemy to, a ja idę teraz ten bajzel sprzątać i ratować kotka Juliana. Co kocie? Zobacz, u matki na rękach lepiej widać. Pusto w tych garach. Nie ma nic. Nic dla Julunia tutaj nie ma, szamczukier. Szamczukier, ale ten, o jakie zimne nogi, o panie kocie. Jakie zimne girki. Dobra, Julek, matka się nagotowała, to ty byś posprzątał, co? Poprzątałbyś trochę te gary. Ty mój łapzęgo. Jakoś nie chcę się zgodzić na ten układ. Dobra, moi drodzy państwo, tylko nie mówcie nikomu, ale nie wytrzymałam i zrobiłam do tego bitą śmietanę. Wiecie, jak już taki kleksik bitej śmietany.
Będzie idealnie. Oczywiście zrobiłam to starym, niezawodnym robotem kuchennym, bo ja jedyną rzeczą, której nie umiem zrobić w Lidlomiksie, to jest właśnie bita śmietana. Zawsze mi wychodzi masło. Zawsze. Więc tutaj to już nawet nie walczę, bo już tyle razy spierniczyłam tą bitą śmietanę. Wtedy, kiedy jej potrzebowałam, wyszło mi masło. Ale jeszcze z 5 minut w piekarniku. I to cudo wyskakuje, chociaż powiem wam szczerze. Panie. No. Myślę, że to tak naprawdę jeszcze 2-3 minutki, nie 5. I zaraz wyciągamy. Dobra, moi drodzy. Tak to wygląda. Jeszcze skwierczy. Trochę mi się poprzypalały te migdały, ale to nic. Do tego bita śmietana. No majstersztyk. Dobra, nakładam, bo mi język zaraz ucieknie. Wołam resztę i nakładam. Resztę rołudzinki, bo też mówią, że im tak tam pachnie, że aż na górze pachnie. Także działamy. No i tak to wygląda. Tak w ogóle po dobraniu się do tego, no taka warstwa się zrobiła. Tutaj klek z bitej śmietany. Dziewczyny, jak lubicie jabłecznik. Dla mnie pycha. No jest też tak. Przepraszam, ale tym się nie mogę podzielić. Ale ty zjadłaś połowę składników. Jabłka opierdzieliłaś. Także nie narzekaj, dziewczynko. A psik. Bierzemy się za odkurzanie, bo te podłogi to już nie wyglądają. A teraz taki krótki przerywnik z kuchni. Już mnie, ale zobaczcie, jaka jest pogoda. Zobaczcie, co się dzieje. Na spacer z psami wyszłyśmy. Zobaczcie, jakie jest niebo. Przecież tak jak z horroru, nie? Także zrobiłyśmy krótki spacer, krótkie rundy. Kokolinko! Kokolinko! Kokolinko jest tu. A Mati się dziś wybiera. Paninko! Zapraszam! Także tak, powiem wam szczerze, że pięknie, majestatycznie, ale momentami tak dość strasznie, nie sądzicie? Takie są góry. Nieprzewidywalne. W jednym momencie ze słońca może się zrobić coś więcej. Chodź szybko, jedziemy do domku! Boże, jakie zamęczone psy! Łopaty wiszą! No, jedziemy do domku! Jasne, że tak! Kokolinka też już czeka. Skakujemy do auta. No, Koko już siedzi. Koko już ma dość tych pięknych gór i tego wszystkiego. Mati, ty też wsiadaj, dziewczyna. No, Koko już wysiadła. Także bierzemy się za załadunek dziewczyn i jedziemy do domu. Idź się połóż, dziecko drogie, już naprawdę nic nie mam. Ryżyk z jabłuszkami schowany. Na jutro. Już nic nie jemy. Matko, Matyldzia po prostu jest. Proszę. Ta mina jest. Kochanie, no wiesz, że ja bym ci dała, ale tego nie mogę. Naprawdę. Ja wiem, że tobie ten nohal, te 40 milionów receptorów, to po prostu umila tak życie. Kocham cię, piesku, ale nie mogę ci dać, wiesz. Cholera, niech to weźmie, nie? Tu pachnie, a tu się nie da zjeść. Co za los. Masakra. Słuchajcie, dopiero co skończyłam live'a na TikToku, takie mi się super dziewczyny trafiły. Taka fajna ekipa, że naprawdę mówię wam po prostu mega. I tak żeśmy się uśmiały, że musimy sobie jakiś turnus w Ciechocinku rąbnąć. Tak w ramach integracji, wiecie, do leczenia. I szłam do łazienki, jak mi coś pierdykło w kolanku, to powiem wam, że już się przestaje nabijać z tego Ciechocinka. Przysięgam. Już nie będę się z tego śmiała, bo normalnie powiem wam szczerze, że... Ale to mi aż prąd po kolanie przeszedł. Także tak. No i oczywiście muszę jeszcze z wami wypić błonnik, bo jak z wami nie wypiję, to nie wypiję.
Ja tu siedzę, zobaczcie, jak pijak naczelny. Pierwszy pijak kraju. Herbatka, pokrzywa. Herbatka rozgrzewająca. Woda bez gazu. Woda z gazem. To po prostu wszystko tu jest. Tam, 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 tam. No, już tego błonnika za dużo nie mam. Będzie trzeba go zamówić. Będzie trzeba zamówić to ustrojstwo. Czekajcie, wleję sobie wody. I wiecie co? Zaraz idę. Jezu, myślałam, że kot mi się odbił w szybie, a to moja biała ręka. A kot już jest w domu. Kot Julian. Bo chciałam sobie zrobić hennę na brwi. Muszę umyć głowę, bo jutro idę na ten bal. Znaczy na taką imprezę jakąś tam. Także muszę się trochę odgruzować. I muszę pranie poskładać, bo suszarka niedawno skończyła. No wiecie, nie ma nic gorszego jak pranie, które zostało w suszarce. To już jest kaplica wtedy. Można wyciągać żelazko i prasować. Także tak, moi drodzy, dziękuję Wam pięknie. W dniu dzisiejszym ode mnie dla Was to już wszystko. Jeżeli Wam narobiłam ochotę na ten ryż z jabłkami, to znaczy nie, inaczej. Jeżeli uwielbiacie jabłecznik i szarlotkę, zróbcie sobie to, bo to Wam będzie smakowało. Jest mega pyszne. Ja dziękuję Wam pięknie. Cały czas przypominam, że w opisie filmu jest link do zbiórki Lusi. Jeżeli ktoś z Was mógłby się jeszcze przyłączyć, to ja bardzo serdecznie zapraszam. Ode mnie dla Was to już wszystko. Dziękuję Wam pięknie. Do jutra. Cześć. Pa! Jeżeli ktoś chętny, to oczywiście zapraszam na TikTokowe live'y od poniedziałku do piątku około godziny 17. Natomiast sobota, niedziela, poranna kawa w granicach 8-9. A teraz już naprawdę uciekam. Cześć.